Tani, szybki i zawsze, gdy go potrzebujesz. Dany Cash, pierwsza pożyczka. Atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja. RRSO zaledwie 2,88%. Szybko bierz, Dany Cash. Raiffeisen Polbank. Korzystaj z przyjemnością. Dzień dobry Państwu, Justyna Drozd. Rozpoczynamy informację programem Kętrzyn Dzień po Dniu. Stanowisko Rady Powiatu w programie Polska-Rosja. Burza na sesji Rady Miasta. Nowy dyrektor KCK. Rada Powiatu Kętrzyńskiego wystąpiła z apelem do rządu w sprawie uruchomienia programu Polska-Rosja. Rząd zwleka z tym od prawie roku, a czasu na to jest coraz mniej. Jeśli do końca roku premier nie podejmie działań, 240 milionów złotych na inwestycje przepadnie. Radni w tej sprawie nie byli jednomyślni. Za głosowało 11 radnych, przeciwnych było 3 z nich. Jeden wstrzymał się od głosu. Działań rządu bronili radni z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli rząd robi to z tym tak jak robi do tej pory, to znaczy, że ma chyba w tym jakiś cel. I my, ja uważam, jako samorządy lokalne, blisko granicy, którzy współpracujemy z Rosjanami, nie powinniśmy tego jeszcze bardziej rozgrzebywać i jątrzyć, bo zaraz będzie właśnie taka sytuacja, że oni będą dochodzić, dlaczego rząd akurat nie chce. Po co to mamy ruszać? Dyskusja radnych toczyła się także nie tylko wokół apelu, ale także wokół samej jego treści. Uważam, że powinniśmy jednak zaapelować do rządu o przyjęcie tego programu. Termin na jego przyjęcie jest bardzo krótki. Ta sytuacja jest dzisiaj rozgrywana politycznie. My jako zarząd nie chcieliśmy brać udziału w politycznej dyskusji na temat programu Polska-Rosja, tylko chcemy merytorycznie na ten temat rozmawiać. Radni PiS podawali przykłady, dlaczego ich zdaniem samorząd nie ma kompetencji występować w tej sprawie. Co by było, gdyby to polski rząd podjął uchwałę nawołującą na przykład Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego do określonego zachowania? No byłoby to oczywiście skandal i krzyk na cały kraj, że rząd wchodzi w kompetencje samorządu i narusza jego autonomię itd. itd. A to właśnie robi w takiej formie oczywiście, jak zostało to przyjęte przez Sejm Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ta uchwała, no ja nie chcę mówić, że narusza kompetencje Rady Ministrów, ale jest co najmniej nieelegancka. I wszystko do nas prowadzacie w jakiś konflikt polityczny, gdzie ja bym naprawdę tego unikał. I tych słowach, które zaproponowałem, nie jest to intencją tych słów, aby tu podgrzewać. Po to też jestem obywatel tego kraju, jak każdy nas tutaj, tak? Że mamy prawo apelować do swojego rządu o poparcie inicjatyw, które z naszej perspektywy wydaje się zasadne i słuszne. I to abstrahując od jakichś zapatrywań politycznych i przynależności partyjnej, czy też nie.
Ostatecznie uchwałę podjęto. Przeciw głosowali wicestarosta Krasiński, radni Prokop i Kochanowski. Wstrzymali się radni Kuczyński i Sobczak oraz Ryszard Niedziółka. Radni podczas sesji otrzymali też informacje od władz powiatu o stanie przygotowań do otwarcia nowego oddziału Kętrzyńskiego Szpitala. Oddział pediatryczny wyremontowano za około 900 tysięcy złotych. Bardzo nowocześnie urządzony będzie teraz z dobrym wyposażeniem, tak jak powinno to w normalnym szpitalu być. Uroczyste otwarcie już 11 grudnia. Burza na sesji Rady Miasta w Kętrzynie. Radna PiS Wioletta Czech, nie przebierając słowach, powiedziała, co sądzi o pomyśle podniesienia podatku od nieruchomości. Podwyżka symboliczna, o inflację, a sama wymiana zdań gorąca, do tego stopnia, że burmistrz opuścił salę. Radna Wioletta Czech podkreśliła, że podwyżka przy obecnej kondycji miasta jest nie do zaakceptowania. I nie pozwolę na wyrwanie choćby grosza z kieszeni mieszkańców Kętrzyna. Nie w tych okolicznościach finansowych, nie w tych warunkach. Polityka finansowa burmistrza Krzysztofa Kaczmana to nigdy nie była i nie jest moja polityka finansowa. Ja zawsze o tym głośno mówię, bo o dużo za dużo, panie burmistrzu, bo o dużo za dużo wydajemy na pewne inwestycje. Szastając milionami. Uważam, że stając milionami, żeby teraz potem grosz sięgać do kieszeni i do budżetu mieszkańców Kętrzyna. Nie w tej sytuacji finansowej. Burmistrz Krzysztof Hećman ostro odniósł się do słów radnej i opuścił sesję. Nie pozwalam sobie po 20 latach pracy, żeby obrażać dobrych, szlachetnych ludzi. Jeśli pani sobie chce obrażać, to proszę sobie mówić do mikrofonu, do tej kamery. Dosyć tego. Nie będziecie sobie pluć na twarz dobrych ludzi. Panie przewodniczący, już mogę? Ostatecznie radni podwyższyli podatek od nieruchomości. Nowym przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w powiecie kętrzyńskim został Rafał Rypina. Natomiast Kętrzyńskie Centrum Kultury ma nowego dyrektora. Funkcję objęła Agnieszka Roszik. Skonstruowałam koncepcję funkcjonowania Kętrzyńskiego Centrum Kultury i myślę, że jest ona możliwa do zrealizowania. Jestem wdzięczna za przychylność moich pomysłów, aczkolwiek jestem dzisiaj drugi dzień w pracy i nie chcę zdradzać szczegółów, gdyż jakby realizacja tych zamierzeń jest uwarunkowana od wielu jakby czynników merytoryczno-finansowych, z którymi jeszcze muszę się zapoznać. Pracowałam w Urzędzie Miasta jako główny księgowy, zajmowałam się finansami przez 7 lat Kętrzyńskiego Centrum Kultury, także znam tutaj tą płaszczyznę, natomiast merytorycznie to jestem tu pierwszy raz i mam nadzieję, że przyczynię się do rozwoju kultury w Kętrzynie. Białe wstążki, transparenty i głośne hasła. To wszystko przeciw przemocy. 1 grudnia już po raz czwarty ulicami miasta przeszedł marsz pod hasłem Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij, organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Stawiamy na poszanowanie takich wartości jak miłość, tolerancja, szacunek dla drugiej osoby. Marsz, mówiąc krótko, to stop do stosowania przemocy. To także informacja dla naszego społeczeństwa, że w Kętrzynie działa rzesza specjalistów, którzy zajmują się przemocą, do których można się zawsze zwrócić, jeżeli takiej pomocy potrzebujemy. W każdej takiej inicjatywie policja oczywiście bierze udział, ponieważ widzimy to z naszej pracy, że temat przemocy jest wciąż aktualny, wciąż to zjawisko ma miejsce i wciąż trzeba podejmować działania przeciwdziałające takim zjawiskom. Dlaczego akurat symbolem jest biała wstążka? Dlatego, że marsz przeciwko przemocy odbywa się w dniach, kiedy jest obchodzona ogólnoświatowa kampania białej wstążki. Odbywa się w tym czasie w ponad 55 krajach na całym świecie. Biała wstążka to też sprzeciw przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jesteśmy tak bombardowani różnymi informacjami na temat przemocy, że świadomość społeczna jest coraz większa i coraz więcej ludzi mówi głośno o tym, że tej przemocy nie można stosować. Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że marsz nie przerwie teraz i tu tej przemocy, że ta przemoc dalej będzie gdzieś trwała za zamkniętymi drzwiami. Jednak musimy mieć świadomość, że każdy z nas o tej przemocy wie, powinien wiedzieć, nie powinien jej ukrywać i powinien mówić nie, przychodzić i apelować. A jak postrzegają przemoc uczestnicy marszu? Przemoc to złe traktowanie ludzi przede wszystkim.
Myślę, że to zniewaga też, pokazywanie własnej słabości wobec drugiego człowieka. Zwalczać przemoc można przez takie akcje, tak jak dzisiaj. Trzeba uświadamiać ludziom, jak bardzo jest to złe. Rozmowa też jest bardzo ważną metodą na zwalczanie przemocy. I trzeba po prostu uświadamiać ludziom, dlaczego nie warto to postępować w taki sposób. W jakim marszu dziś bierzemy udział? W marszu Białe Wstążki. A o czym jest ten marsz? O niebiciu i... Po prostu o niebiciu i... O przemocy, tak? Tak. A dlaczego nie można używać wobec siebie przemocy? Bo to bardzo niegrzeczne i niemiłe. Zamiast przemocy trzeba robić to, co jest dobre, czyli pomagać dla innych ludzi, a nie ich krzywdzić. Nie bić się i nie bić nikogo i nic nie robić złego. A dlaczego nie można tak robić? Bo to jest złe. A co powinniśmy robić dla siebie, dla ludzi, żeby było dobrze? Się nie bić. Się nie bić. Przytulać się? Tak. I być kochanym? Przytulać się. Albo kochać. Największy i najstarszy park krajobrazowy na Warmii i Mazurach ma już 40 lat. Położony w samym sercu krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Już od 40 lat Mazurski Park Krajobrazowy chroni najcenniejszy fragment Mazur i zachowuje go dla przyszłych pokoleń. Mazurski Park Krajobrazowy jest utworzony w jednym z najpiękniejszych fragmentów Mazur. Te walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, już dostrzeżone w latach 60. przez Władysława, przez profesora Szafera, no, zostały właśnie objęte tą ochroną. Północny fragment Puszczy Piskiej, rzeka Krutynia, największe w Polsce jezioro Śniardwy, to są te cechy charakterystyczne Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo się cieszymy, że w gościnnych progach Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie obchodzi jubileusz 40-lecia Mazurski Park Krajobrazowy, ale być może wynika to z tego, że mamy ścisłą współpracę z ludźmi z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a jego super przedstawiciel, pan Waldemar Bzura, jest to człowiek instytucja, który wielokrotnie gościł tutaj w galerii centrum. No i dzisiaj ta wspaniała wystawa i przepiękny film, który pokazał piękno naszej przyrody, zachwycił wszystkich. Także mogę tylko pogratulować dla pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego, że dbają o dorobek przyrody i utrzymują na właściwym poziomie ten stan przyrody dla przyszłych pokoleń i dla naszych turystów i mieszkańców. Także pogratulować i życzyć sukcesów na przyszłość. Okrągły jubileusz podkreślił wernisaż wystawy Waldemara Bzury, znakomitego fotografa i zarazem wieloletniego pracownika. Pracuję w Mazurskim Parku 20, można powiedzieć, prawie już 9 lat. Teren bardzo dobrze znam. No i to, że pracuję, mam ten dostęp do można powiedzieć, do całego terenu. Dzięki temu może mam ten plus, że te zdjęcia mogę wszędzie wykonać, nie? Na terenie parku. Myślę, że są to zdjęcia wszystkie przyrodnicze, jak również i architektura, którą też nie omijam. Pejzaż bardzo piękny, bardzo lubię pejzaż. No i architekturę, którą polubiłem od momentu, gdy pierwszy album miał powstać, gdzie musiałem na siłę robić, ale później stwierdziłem, że to też bardzo fajny temat jest architektura. Poznałem dzięki temu Mazury, Warmię, Mazury. I całość, także dzięki temu, że kazano mi robić architekturę, mapę wziąłem, patrzyłem, gdzie muszę jeździć. No i całe Mazury, Warmię, myślę, że dosyć dobrze teraz poznałem dzięki tym albumom i zdjęciom moim. Tego wieczoru fotograf debiutował również swoim pierwszym filmem.
chciałbym jeszcze kiedyś mieć kamerę i nagrywać to jednak. To, co wszystko widzę, to myślę, że to byłoby nawet jeszcze może ciekawsze. No i tak ostatnio, jak już zaczęło mi brakować tematów różnych, nie, to sobie pomyślałem, a może rzeczywiście wrócę do tego filmowania, bo już jest, możliwości są większe, tym bardziej, że w Nikonie D800 jest nagrywanie. No i otrzymałem kamerę od córki na moje 60. urodziny. No i zacząłem się bawić filmowanie. Nie? No i dziś był właśnie ten mój film promocyjny tak zwany, że nikt nie widział go. To była taka tajemnica moja, że nikomu nie pokazywałem. Chciałem to zrobić taką niespodziankę. Druga część wystawy to kawałek historii Parku Krajobrazowego. Powierzchniowo można powiedzieć, że się wcale nie zmienił, ale krajobrazowo no, zmienił się ten park dość mocno. Mamy dużo więcej zabudowy, dużo więcej mieszkańców, ale również park wewnętrzny, jeżeli chodzi zarówno o siedzibę, jak i również o pracowników, no, zmienił się dość znacznie. W tym momencie młoda kadra, odświeżona troszeczkę, co też wynikało z pewnej zmiany pokoleniowej, która nastąpiła w parku, odświeżona, odrestaurowana siedziba. Miło ten czas wspomina także pan Feliks Kaczanowski, pierwszy dyrektor parku. Dostałem zadanie od wojewody olsztyńskiego i suwalskiego polegające na zorganizowaniu zarządu Parku Krajobrazowego. To było w 1988 roku i funkcję dyrektora pełniłem do roku 1997. No, był to fajny okres budowania struktur parku, budowania planu ochrony parku, nawiązania współpracy z samorządami, z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody tego terenu. Wystawę można oglądać do końca stycznia w głównym holu Centrum Kultury i Turystyki w Brągowie. Rozmowa z Waldemarem Bzurą w kolejnym programie Po godzinach. Zima, choć w kalendarzu ma jeszcze czas, dała o sobie znać w całej Polsce. Czy zaskoczyła kętrzyńskich kierowców? Czy zima zaskoczyła kierowców? Czy jest dużo kolizji? Nasze statystyki od wczoraj pokazują, że kolizje wcale nie wzrosły. Chyba kierowcy już się przygotowali do tego, że może nadejść z dnia na dzień zima i może spaść śnieg. Od wczoraj tych zdarzeń związanych z ruchem drogowym mieliśmy cztery kolizje drogowe. Trzy kolizje drogowe były z udziałem pojazdów osobowych, natomiast jedna kolizja z udziałem autobusu szkolnego, gdzie nie podróżowało żadne dziecko, tylko kierowca. Po prostu wpadł poślizg na terenie szkoły, uderzył w ogrodzenie tyłem pojazdu, ale tu warunki atmosferyczne z rana pokazały, że no, śliska nawierzchnia jest. Najczęstszymi przyczynami takich zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość i to zawsze jest tą przyczyną, gdzie kierowcy po prostu już nie potrafią zapanować nad pojazdem i pojazd wpada w poślizg. Mieliśmy trzy zdarzenia związane z tym, że pojazdy wpadły w poślizg i wpadły do przydrożnych rowów. Również tutaj trzeba zaznaczyć, że takie warunki atmosferyczne zmuszają kierowców do tego, żeby sprawdzali swój stan pojazdu przed wyjazdem, przed trasą, żeby zmienili opony letnie na zimowe, bo te warunki atmosferyczne, które na chwilę obecną mamy, no już zmuszają nas do tego, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo zarówno własne, jak i innych użytkowników ruchu. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim zagrożenie, przed którym ostrzegają strażacy. Bezwonny, niewidoczny i bez smaku. Tlenek węgla, czyli niebezpieczny, cichy zabójca. Powstaje on wtedy, kiedy dochodzi do niecałkowitego spalania węgla. Jest to gaz bardzo niebezpieczny, dlatego że bardzo łatwo wiąże się z krwią i zakłóca transport tlenu w naszym organizmie. Pierwsze objawy, które mogą nas już niepokoić, to są bardzo często bagatelizowane, bo to zawroty głowy, bóle głowy, później dochodzą do tego nudności, wymioty, apatia, utrata przytomności. I wtedy możemy już tylko liczyć na pomoc osoby trzeciej. Pomocą przy wykryciu jego obecności jest czujka. Jest to urządzenie, które nie wypchnie i nie zlikwiduje tlenku węgla, ale zasygnalizuje nam w bardzo taki prosty sposób, a więc dźwiękowo i obrazowo, obecność tego niebezpiecznego gazu. Ostrzeże nas w odpowiednim czasie i dzięki temu będziemy mogli wyjść z pomieszczenia, w którym to zagrożenie występuje. Świadomość społeczeństwa jest coraz większa
i też korzystają z możliwości zakupu takich urządzeń, które nie są stosunkowo drogie, bo koszt takiego urządzenia około 100-200 zł, a może uratować nam życie. Natomiast też przestrzegamy o tym, że na rynku pojawiły się już różne tak zwane podróbki, a więc urządzenia, które imitują taką czujkę tlenku węgla, wyglądają bardzo podobnie, natomiast nie spełniają swojej roli. Jak z nim walczyć? Przede wszystkim nie pozwolić, by powstał. Żeby uniknąć zaszkodzenia, stosujmy się do prostych zasad. Przede wszystkim dbajmy o dobrą wentylację, dlatego że żeby oddychać jest nam potrzebny powietrze i tlen. Natomiast wszelkie zatykanie kratek wentylacyjnych, szczelnie zamykane okna, drzwi, szczelnie zamykane lub uszkodzone na przykład w wyniku złego remontu przewody kominowe, dymowe, wentylacyjne mogą powodować, że ten gaz, który ma się uwalniać, po prostu będzie wnikał do naszych mieszkań i pokoi. W mazurskich domach opowiadano zasłyszane przed laty opowieści o tajemniczych zdarzeniach i legendach. Ile z nich pozostało do dziś? Doktor Jerzy Łapo od lat zajmuje się badaniem dawnych zwyczajów i opowieści mieszkańców Mazur i Warmii. Na spotkaniu Czary, Duchy, Zabobony, słów kilka o mazurskich wierzeniach ludowych przybliżył zarys dawnych wierzeń Mazurów. W co dawniej wierzyli ludzie na Mazurach? Wierzyli w podobne rzeczy, tak jak my dzisiaj wierzymy. Oczywiście oficjalnym wyznaniem było chrześcijaństwo konfesyjnie ujęte w zasady luteranizmu. Natomiast po domach, takim zaciszu, można powiedzieć, domowym, wierzyli w różne przeżytki czasów chrześcijańskich. Także dzisiaj byśmy to powiedzieli, że to są zabobony. Także to był taki konglomerat wierzeń z jednej strony wywodzących się już od średniowiecza, który funkcjonował na Mazurach, na terenie Prus Krzyżackich, później Książęcy, później Królestwa Pruskiego, a z drugiej strony były to przeżytki czy to wierzeń katolickich na terenach luterańskich, czy jeszcze właśnie z czasów pruskich, przedchrześcijańskich, pogańskich. Przez ten czas te wierzenia bardzo się zmieniły? Niektóre tak, niektóre nie. Część wygasła, natomiast do tej pory czasami się mówi, że ktoś ma zły wzrok i żeby nie zauroczył, na przykład szczególnie dziecka, to wiesza się czy przy łóżeczkach, czy przy wózkach czerwone wstążeczki, które mają właśnie zapobiec temu złemu urokowi. Także to jest, można powiedzieć, tradycja sięgająca kilkuset lat wstecz, która funkcjonowała również na tych terenach dużo, dużo wcześniej. Rozmowa z doktorem Jerzym Łapo w programie Na Gorąco. Kończymy informacje. Za chwilę program Na Gorąco, a w nim doktor Jerzy Łapo. Po godzinach Krzysia Owsiewska. Natomiast w programie Bez Komentarza recital Sandry Stadnik, zdobywczyni trzeciego miejsca na 11. Festiwalu Piosenki o Złotą Nutę w Piszu. Dziękuję za uwagę. To wszystko w tym wydaniu. Kolejne wydanie Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej już za tydzień. Gardenia to nowoczesne centrum ogrodnicze o bogatej ofercie artykułów ogrodniczych i domowych, które zostało oficjalnie otwarte w Kętrzynie. Szeroka oferta narzędzi, nawozów oraz środków ochrony pomoże w zadbaniu każdego ogrodu, a nawet w jego projekcie. Ludzie często, którzy mają problemy z roślinami, czy to będą rośliny domowe, czy to będą rośliny iglaste, przychodzą do nas i pytają się o poradę, że coś się dzieje dla danego krzaczka, dla danego kwiatka. Więc nasi tutaj pracownicy posiadają wykwalifikowaną wiedzę, potrafią doradzić, dobrać odpowiednie preparaty, czy to są chemiczne, czy to są naturalne, żeby klient był ten zadowolony. Firma istnieje na rynku od 20 lat i funkcjonowała wcześniej w mieście. Jednak teraz nadszedł najlepszy moment na rozwinięcie biznesu. Ten sklep to spełnienie pana marzeń? Tak, ten sklep to jest spełnienie moich marzeń. Marzenia trwały od zakupu działki w 2007 roku, czyli 10 lat.
zwlekałem, troszeczkę się było, znaczy bałem, była obawa na warunki, czy to tutaj kętrzyńskie, czy naszego województwa, czy damy radę pobudować taką inwestycję. Dodatkowo powstawały sklepy wielkopowierzchniowe, które zabierały nam klientów, ale zdecydowaliśmy się na postawienie takiego obiektu. Jesteśmy dumni z tego, że nam to się udało pobudować i miejmy nadzieję, że będzie działał ten obiekt przez długie, długie lata. Każdy klient może liczyć na jakość i kompletną obsługę. Profesjonalna rada bez względu na wielkość naszych zakupów. Sklep się wyróżni jakością, czyli wyglądem, estetyką. Na pewno będzie wiedza pracowników, czyli doradztwem, zachętą. Dla klientów będzie przestrzenna powierzchnia, czyli wygodny dojazd, wygodny parking, duży. No i asortymentem przede wszystkim, tak, że nie będziemy się bali ograniczać pewnych artykułów ogrodniczych, tylko będziemy wchodzili bardzo, bardzo mocno w szeroki asortyment i asortyment najwyższej półki. Nie tylko tanie rzeczy, które są produkowane w Azji, ale też rodzime, markowe firmy. Na pewno w naszym sklepie będzie bardzo miła, fachowa obsługa. Na pewno będziemy pomagać, jeżeli będzie potrzeba, przy środkach ochrony roślin. Wszystko doradztwo. Także nawet przy roślinach, jeżeli będzie trzeba. Ogólnie będziemy dostępni dla wszystkich klientów. Okres świąteczny w pełni, a więc i tutaj znajdziemy coś pięknego do wystroju. Oferta świąteczna już jest. Już mamy gwiazdę betlejemską, mamy różne rośliny, które możemy postawić na stole wigilijnym. Mamy świąteczne dekoracje, mamy choinki sztuczne, żywe. Niebawem dostarczymy jeszcze większy asortyment roślin żywych do domu na Boże Narodzenie, jako drzewka bożonarodzeniowe. Więc zapraszamy serdecznie. Naprawdę mamy bogaty, bogaty wybór. Justyna Drozd, witam Państwa. Naszym gościem jest dr Jerzy Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz autor książki Czarci Ostrów. Dzień dobry. Dzień dobry. Od dawna zajmuje się Pan badaniem zwyczajów i opowieści mieszkańców Mazur i Warmii? Tak, żeby zliczyć, to najprawdopodobniej no już prawie z ćwierć wieku będzie. To dość sporo. To dość sporo, także nie jest to moja podstawowa działalność. Ale pracując, nie da się tego ukryć, na prowincji, różne dziedziny nauki czy kultury, one zazębiają się. Także archeologia, historia, etnografia, dziedzictwo kulturowe tutaj w przypadku Mazur jak najbardziej zazębiają się. A dlaczego akurat ta tematyka Pana zainteresowała? To była kwestia, bo ja z podstawowego wykształcenia jestem archeologiem. I w przypadku niektórych stanowisk archeologicznych z nimi wiążą się różnego rodzaju podania ludowe. I pracując nad doktoratem postawiłem sobie taką tezę, czy analizując podania ludowe, szczególnie właśnie ten typ działalności ludowej, jesteśmy w stanie pozyskać jakieś informacje, czy to o znaleziskach archeologicznych, czy to o samych stanowiskach archeologicznych. I okazuje się, że z folklorem to jest tak, parafrazując, tak jest tak jak z mokrą gąbką. Jak się ją ściśnie, woda wyleci i się wtedy patrzy, czy coś zostało. I zazwyczaj w przypadku tych stanowisk archeologicznych związanych przede wszystkim ze zgrodziskami są pewne wątki podaniowe, które można interpretować jako echa, nie relacje, które są związane z odkryciami zabytków archeologicznych czy jakichś wydarzeń, które toczyły się w tamtych miejscach. Mm-hmm. A w jaki sposób Pan dokładniej bada te zwyczaje? Gdzie tkwią źródła? W przypadku Mazur jest to pewien problem dla badacza, gdyż praktycznie w związku z wymianą ludności i też nie ukrywajmy z wieloma dziesięcioleciami, które upłynęły od 1945 roku i zawodnością ludzkiej pamięci, większość tych materiałów jest rozproszona i zawarta w materiałach drukowanych, ewentualnie we wspomnieniach. I to jest kwestia
przeszukiwania, czy to wydawnictw Związków Dawnych Mieszkańców poszczególnych powiatów wschodniopruskich, czy dawne monografie powiatowe, czasami przypadkowe znaleziska jakichś wspomnień czy relacji nawet zawartych w prasie. I to jest składanie takich rozrzuconych puzli takich niekompletnych. I to jest tworzenie z takiego obrazu dziedzictwa niematerialnego, jak to się teraz mówi, które da się w jakiś sposób weryfikować także na bazie innych nauk czy innych badań. Mhm. A dużo jest takich legend, opowieści w naszych rejonach tutejszych? Wydając Czarci Ostrów udało mi się znaleźć ponad 200 podań charakterystycznych przede wszystkim dla Mazur, bo ja specjalizuję się przede wszystkim tutaj w terenie mazurskim. Natomiast nie są to wszystkie podania. Starałem się unikać powtórzeń zawartych we wcześniejszych opracowaniach i zbiorach. Pomijałem też prace między innymi, podania drukowane między innymi w pracy Maxa Tepena. Także starałem się sięgnąć do takich materiałów i przełożyć je z języka niemieckiego, które wcześniej nie były znane polskiemu czytelnikowi. Mhm. Natomiast badając w ogóle historię zainteresowań tym działem twórczości ludowej, natknąłem się na informacje pochodzące jeszcze z drugiej połowy XIX wieku, między innymi z Johannesa Zembrzyckiego, który już wtedy miał pomysł, żeby jak gdyby skatalogować te wszystkie podania, które jeszcze wtedy były żywe, przekazywane tak jak folklor z ust do ust. Nie udało się tego ani jemu zrealizować, ani późniejszym naukowcom czy regionalistom. No mi też się tego na pewno nie uda zebrać, bo to jest po prostu bardzo duży materiał. Możemy mówić o jakichś takich generaliach, ale każdy miłośnik regionu może szukać takich podań, bo to też jest kwestia przepytywania swoich rodziców, swoich dziadków, czasami nawet pradziadków, mimo że pochodzą z ludności, która napłynęła po 1945 roku na nasze tereny, ale oni rozmawiali jeszcze z tymi ostatnimi mieszkańcami. I taka transmisja z tej wiedzy kulturowej, podaniowej, wierzeniowej, ona może istnieć i może funkcjonować, natomiast trzeba znaleźć umiejętność, osobę, chwilę, żeby ją wywołać, żeby ją zarejestrować. A w co dawni Mazurzy wierzyli? Wierzyli w różne rzeczy. Tak jak my wierzymy w rzeczy realne i nierealne, tak to też kiedyś było. Także. A w co takiego szczególnego? Patrząc od strony takiej kulturowej, to trzeba pamiętać, że Mazurzy byli przede wszystkim ewangelikami, luteranami. I ten ryt konfesyjny narzucał pewne stereotypy czy ramy związane bardziej z religią niż z wierzeniowością. Natomiast to, w co wierzono w zaciszu domowym, tak można powiedzieć, to była kompilacja wierzeń związanych z tradycją słowiańską, po części germańską, z elementami również dziedzictwa staropruskiego, jeszcze tego sprzed czasów ekspansji krzyżackiej. I były to wierzenia związane przede wszystkim z gospodarstwem domowym, bo Mazurzy byli przede wszystkim ludnością wiejską. Mhm. Także wierzono, że są dni szczęśliwe, nieszczęśliwe. Wierzono, że są jakieś amulety czy przedmioty, które przysparzają szczęścia czy dobrobytu. Oczywiście były też elementy tabu i różnego rodzaju zabiegi, które miały przysparzać szczęścia, bogactwa, pieniędzy. Wierzono też jak najbardziej w świat demoniczny czy półdemoniczny, że są stwory niechrześcijańskie, które z jednej strony są niebezpieczne, ale mogą przysparzać szczęścia, bogactwa, tak jak latańce czy kłobuki. Wierzono także w to, że zmarli są w stanie powrócić do świata żywych. Także tutaj
Można mówić o całej palecie, całej gamie różnego rodzaju zachowań, gestów magicznych, postępowań czy zakazów, nakazów obrzędowych, zwyczajowych, także związanych z rokiem obrzędowym, z życiem religijnym. Także ten świat jest bardzo, bardzo ciekawy. A kim jest kłobuk? Kłobuk to jest generalnie stwór, którego początki moim zdaniem należy wywodzić od żmija. Nie żmii, tylko żmija. Mhm. To był wąż mlekowy. Taki demon, który zajmował się ochroną gospodarstwa. Zazwyczaj mieszkał w spiżarni i odpowiadał, można powiedzieć, za zasobność z tego zakątka kuchni. I był właśnie przedstawiany jako dobry wąż w przeciwieństwie do złej żmii. Zła żmija została z nami, natomiast pamięć o tym dobrym żmiju generalnie zaginęła. I on był przedstawiany jako latający wąż. Natomiast Mazurzy wierzyli, że kłobuk, tak nazywano ów byt demoniczny, szczególnie w okolicach Szczytna, Nidzicy, Wielbarka na terenie południowych Mazur. Natomiast w większości na Mazurach mówiono o latańcu. I sama nazwa wskazywała, że to był stwór, który się przemieszczał w powietrzu i szczególnie łatwo można było go zaobserwować nocami, kiedy latał od chałupy do chałupy, bo generalnie w ciągu dnia przemieszkiwał w domu swojego gospodarza, któremu przysparzał bogactwa przez to, że nocami wybierał się do sąsiadów i kradł im zboże, pieniądze. Jeśli ktoś nagle bogacił się we wsi, to wiadomo, że ma takiego kłobuka czy latańca, który przysparza mu bogactwa. Natomiast w aktach procesowych z procesu o czary, między innymi tych, które toczyły się czy na Warmii, czy na Mazurach w XVI, XVII, XVIII wieku, wynika, że takie stwory były też bardziej spersonalizowane. W języku niemieckim się mówiło, że to jest Drach, czyli smok albo alf. I to najczęściej był mężczyzna, który samotnym kobietom właśnie przysparzał bogactwa, przynosząc wieczorem różne rzeczy. Oczekiwał oczywiście też jakiejś wzajemności od swojej gospodyni, aczkolwiek trzeba było uważać, bo z jednej strony właśnie przysparzał bogactwa, ale z drugiej strony też, jeśli gospodyni źle go karmiła, to na przykład mógł nawet pobić taką swoją gospodynię. Natomiast w tych wierzeniach bardziej ludowych też wymagano od takiego właściciela, że on powinien mieć beczkę z pierzem, która jest wstawiona do czarnej kuchni albo na strychu i w tym pierzu kłobuk przez cały dzień sobie tam śpi, natomiast wieczorami spełnia swoją taką funkcję złodzieja kulturowego. A co jeszcze przynosiło Mazurom szczęście? Tutaj w tym przypadku wierzono na przykład, że takim przedmiotem, można powiedzieć amuletem, był tak zwany list niebieski. To był taki mały zbiorek, mógł być przepisywany ręcznie, ale też w końcu XIX wieku były to takie małe druki ulotne. I to był zbiór różnych takich kompilacji pochodzących także z terenów katolickich, gdzie były różnego rodzaju przepowiednie, podane były dni szczęśliwe, dni nieszczęśliwe, różnego rodzaju wróżby, zamawiania na różne choroby. I one miksowały zarówno taką tradycję chrześcijańską, związaną z modlitwami, ale też różnego rodzaju takie wierzenia czy działania klasyczne, zabobonne. I wierzono też, że na przykład taki list noszony w mundurze żołnierza w czasie wojny uchroni go przed kulami. Także to też, ten list niebieski był często przekazywany z pokolenia na pokolenie i traktowany jako taki przedmiot, który będzie chronił zarówno właściciela, jak i całą jego rodzinę. A jeśli chodzi o postacie, czy były konkretne, których się obawiano szczególnie? Generalnie było tak, że ten świat wierzeniowy był taki dualistyczny i wszystkie te postaci, demony czy półdemony, one z jednej strony były straszne, niebezpieczne, ale też można było je w jakiś sposób wykorzystać.
Aczkolwiek tak można powiedzieć, że na pewno negatywnymi postaciami były na przykład Babo Jędze. Babo Jędze. Babo Jędze albo z Matki Żytnie. I to był demon, który mieszkał w polach zboża. I tak jak bylibyśmy zaawansowaną wiosną albo wczesnym latem stali przy polu, czasami jak wiatr wieje i widać takie jak gdyby przechodzenie, wiatr ślizgający się po kłosach, to Mazurzy wierzyli, że to jest właśnie ślad po tym, jak właśnie ta matka zbożowa idzie po tym zbożu. Także to był demon, który z jednej strony chronił uprawę, ale z drugiej strony karał za to, że ktoś depcze zboże, że zrywa kwiatki rosnące w łanach zbóż. Także tutaj raczej matki straszyły dzieci taką z babojędzą, że nie wolno wchodzić w zboże, bo może spotkać nieszczęście. Były też byty półdemoniczne, czyli pół człowiek, pół demon, na przykład wilkołki, czyli wilkołaki. I to uważano, że to są najczęściej mężczyźni, chociaż nie tylko, którzy znają zaklęcia, dzięki którym mogą przemienić się w wilka. I wtedy taki wilkołek szedł w jakieś odludne miejsce, wymawiał owo zaklęcie, zamieniał się w wilka i przybiegał do wsi i rozliczał się z sąsiadami, z którymi był w sporze, poprzez zagryzanie źrebiąt czy cieląt. Także Adolf Pogoda, opiekun zabytków i krajoznawca zełku, jeszcze w 1938 roku pisał, że między miejscowością M a miejscowością Czy w powiecie ełckim jest taki las i w tym lesie jest taki pienie, który powstał ze zniszczonego drzewa, w które uderzył piorun. I na tym pieńku jest taki i jest taki jegomość we wsi, który przybiega, siada na tym pieńku, zamienia się w owego wilkołka i wszyscy wiedzą, kto to jest. I generalnie, jeśli się idzie z polną czy leśną drogą i ma się owego gospodarza naprzeciwko siebie, to lepiej mu zejść z drogi, bo jest niebezpieczny. Także ta wiara, ta wierzeniowość mazurska, ona była bardzo żywa i bardzo realna. Także to, co my traktujemy jako takie przypowieści snute wieczorem przy łuskaniu fasoli czy przebieraniu cebuli, to były opowieści, które stanowiły trzon, czy można powiedzieć jakiś taki rdzeń, wokół którego była budowana samoświadomość kulturowa Mazurów. Także to były wbrew pozorom bardzo poważne sprawy. Mhm. A czarownice, wiedźmy też się pojawiały? Nie tylko czarownice i wiedźmy, ale też i czarownicy panowie. Także tutaj się szacuje, że około 1/4 procesów o czary było wymierzonych, toczyło się w sprawach mężczyzn. Także to nie była domena kobieca. Natomiast cała gama profesyjna czarownic i czarowników zasadzała się na takich, można powiedzieć, dwóch działach. Z jednej strony to było ziołolecznictwo i biała magia, byśmy dzisiaj powiedzieli, a z drugiej strony czarna magia, czyli zabiegi, które miały szkodzić, przyczyniać się do nieszczęścia, bardzo często do śmierci. No właśnie, są czarownicy, czarownice i wiedźmy. One się różnią? No to tutaj można powiedzieć, że czarownice zajmowałyby się tymi lżejszymi gatunkowo sprawami, wiedźmy natomiast tymi złymi, bardziej szkodliwymi dla ludzi. Natomiast tutaj w folklorze generalnie to takiego rozróżnienia nie ma. Mhm. Ale i też przyjęły taką negatywną opinię o sobie od początku samego, prawda? Chyba nie. Tutaj szacuje się z takiej obserwacji etnograficznych już czynionych po wojnie, że na przykład w powiecie szczycieńskim przed wojną około 1/3 wsi miała swoje czarownice. Takie mieszkające we wsi. Wszyscy wiedzieli, że to jest kobieta, która zajmuje się ziołolecznictwem. Te osoby były raczej traktowane z pewnym szacunkiem, można powiedzieć, albo bojaźnią, że to była osoba,
która pomagała społeczności lokalnej poprzez m.in. leczenie, bo na wsi tej sprzed 1945 roku lekarzy nie było, także ludzie sami musieli sobie radzić. I taka osoba, która pomagała w różnego rodzaju chorobach, no ona była pożyteczna, ona była pożądana we wsi. Natomiast no, trzeba było uważać, żeby takiej osoby nie obrazić, nie skrzywdzić jej, gdyż posiadano tą świadomość, że ona może się zemścić w sposób no, skutkujący no, szkodami czy zapadnięciem na choroby, rzuceniem jakiegoś urobku, który spowoduje, że gospodarstwo będzie marniało, ludzie będą umierali. A jak to było z duchami? Czy one się też pojawiały? Oczywiście, to jest też jedno z takich szerszych zagadnień. Właśnie, bo mówi się często, że straszą szczególnie w zamkach. Tutaj bardziej w przypadku wierzeń mazurskich to takimi miejscami były cmentarze albo miejsca, gdzie dochodziło do śmierci. I bo trzeba pamiętać, że każdy pogrzeb kojarzył się z całą serią różnego rodzaju zachowań kulturowych, magicznych czy też obrzędów, których niespełnienie powodowało, że duch zmarłego czy dusza, bo tutaj w różnych relacjach to jest zaznaczane, ona mogła trafić do, jak gdyby wrócić do świata żywych i szkodzić. Także wkładanie pieniędzy na przykład do dłoni nieboszczyków wiązało się z tym, że nie był to wcale jakiś to taki charonowy obol, który miał być opłatą za przejście do innego świata, ale to było rozliczenie z majątku z nieboszczykiem. Bo jeśli umierało dziecko, to powinno mu się należeć część działu pozostającego po rodzicach. I żeby ten zmarły nie wracał, nie upominał się o swoje, co mogło skutkować albo złymi plonami, albo na przykład zdychaniem zwierząt gospodarskich, to dawano ten pieniążek i mówiono, że masz tu swoją zapłatę za życie i nie masz po co wracać. Także tutaj też, mimo że to już mówimy o rzeczywistości nawet połowy XIX wieku, to zabiegi typu pogańskiego, typu magicznego, one cały czas funkcjonowały. Nie zawsze sobie osoby, które wkładały ten pieniążek, zdawały sprawę, że wykonują taki pogański rytuał, bo tak się zawsze robiło. Także też współcześnie czasami tracimy znaczenie wykonywanych gestów, typu łapanie się za guzik, jak przechodzi kominiarz. No robimy to, no bo tak rodzice robili, tak dziadkowie robili. I to tak, patrząc realnie, realistycznie, no zdajemy sobie sprawę, że to nie będzie skutkowało żadnym realnym przyrostem pieniędzy, bo co ma guzik do pieniędzy, ale wiele osób wychodzi z założenia, że no, jest to i tradycja, a z drugiej strony no, nie zaszkodzi, ale może czasami pomoże. No właśnie, łapiemy się jeszcze za ten guzik, wiążemy czerwone wstążeczki, ale myśli pan, że kiedyś łatwiej było wierzyć w te czary, duchy, niż w dzisiejszych czasach? Bo teraz wszystko jakby jest odkryte, przewidziane. Niekoniecznie. Tutaj ja bym bardziej widział kwestie popkultury i środków masowego przekazu. Teraz internet, że tak powiem, zastępuje nam poszukiwanie tego, czego wcześniej się dowiadywaliśmy od rodziców albo dziadków. Bo rodzice to jest, można powiedzieć, trochę inna relacja międzypokoleniowa. Natomiast już dziadkowie patrzą z innej perspektywy. Wnukowie są zazwyczaj tymi oczkami w głowie i im przekazuje się trochę inne informacje niż przekazało się swoim dzieciom. Także tutaj ta transmisja kulturowa też w jakiś sposób została zaburzona czy nawet zlikwidowana poprzez całkowicie inny system kultury, który obecnie funkcjonuje. Natomiast czy jest łatwiej, czy trudniej wierzyć, to zależy chyba od każdego z nas indywidualnie. Jak ktoś jest bardziej podatny na
tego typu obserwacje czy przekonania, czy łatwiej one trafiają. Może to jest kwestia ilości oglądanych horrorów i potem wsłuchiwania się w skrzypiącą podłogę. Także tutaj wydaje mi się, że te wierzenia zostały w jakiś sposób spłycone, zostały włączone w system kultury masowej, typu horrory, wampiry, zmarli wstający z grobów i przychodzący do żywych. I to jest traktowane jako dział rozrywki, makabrycznej, ale rozrywki. Natomiast kiedyś traktowano to jako rzeczywistość, bo to jest folklor podaniowy, folklor wierzeniowy. Natomiast opierał się na tym, że w to ludzie wierzyli, stąd jest ta nazwa. Natomiast współcześnie no, przykładamy do tego na pewno mniejszą wagę. Podajmy przykłady jeszcze takich najciekawszych naszych wierzeń współczesnych. Najciekawszym moim zdaniem wierzeniem współczesnym jest Czarna Wołga. Co prawda ona już odeszła trochę do lamusa, bo to jest generalnie rzeczywistość sprzed 1989 roku. Aczkolwiek no jeszcze pamiętam, że na okrzyk Czarna Wołga część z moich rówieśników uciekała, a część patrzyła, gdzie jest ta Wołga. Także rzadko się widywało, bo najczęściej to notable partyjni poruszali się w dużych miastach czy w miastach powiatowych tego typu samochodami. Natomiast no, był to taki mit kulturowy. Pamiętam też, w dzieciństwie nie powinno było się przechodzić pod słupami elektrycznymi, które by kształcili litery A, bo wtedy na przykład będzie się miało chore nogi i się będzie chodziło tak, że tak powiem, w sposób dziwny ze stopami na zewnątrz. Natomiast to się okazuje, że to jest przeżywanie się też takiego dawnego wierzenia, że nie powinno się właśnie przechodzić pod tego typu ustawionymi konstrukcjami, bo ich, byśmy powiedzieli, czar, magia przełoży się na tego, który przechodzi. Tak samo nie powinno się było kiedyś przechodzić pod drabiną, że drabina nie powinna była stać. Także tu czasami wierzymy, czy żartujemy sobie, że coś się stanie. To mogą być echa takich wierzeń, które mogą mieć setki, a nawet tysiące lat. A jak to jest ze zbitym lusterkiem? To jest naprawdę na 7 lat nieszczęście? Mi tam się kiedyś potłukło i to nie raz i tam z jakichś różnic nie zauważyłem. Także tutaj co do lusterek mi się nie wypowiadał. Może panie by sobie odpowiedziały. A jeśli chodzi o dzieci, bo też często babcie każą zawiązywać czerwone wstążeczki przy łóżeczku czy przy wózeczku. Dlaczego tak to jest? To jest zapobieżenie przed urokiem. Czarownice czy złe kobiety obdarzone czasami były tak zwanym złym wzrokiem i złe spojrzenie powodowało, że dziecko zaczynało chorować albo było na przykład niespokojne, cały czas płakało. I żeby zapobiec temu złemu wzrokowi, to zawiązywano właśnie czy nitkę czerwoną, czy wstążeczkę. Ja sam zresztą widziałem wózki jeszcze współcześnie z takimi wstążeczkami. Bo trzeba pamiętać, że kolor czerwony jest kolorem ostrzegawczym, ale też jest kolorem takim ochronnym. Także z jednej strony taka wstążeczka chroni przed czarownicą, ale na przykład kautki, czyli krasnoludki mazurskie, one zawsze były ubrane w czerwone ubranka. Zresztą sama nazwa krasnoludek to jest czerwony ludzik. Więc on był pożyteczny, bo on był związany z dobrodziejstwem, dobrobytem w gospodarstwie domowym, ale jednocześnie był ubrany na czerwono. Uważaj, nie przesadź, bo to się może źle skończyć. Także tutaj, tak jak w kranie z gorącą wodą mamy czerwony kolor, tak samo ona jest pożyteczna, ale nie można przesadzić, bo można sobie zrobić dużą krzywdę i to się przekłada na kolor. Także w kulturze ludowej kolory też miały znaczenie i jeśli byliśmy w danym kręgu kulturowym, w danej grupie, to wiedzieliśmy, że czy kolory, czy jakieś gesty, czy jakieś znaki oznaczają działaj tak albo tego nie rób. Także tutaj
Czerwone wstążeczki w wózkach i przy łóżeczkach dziecięcych są ewidentnym śladem takiego starego pogaństwa, które chrześcijaństwo przez ponad 1000 lat nie wytępiło. I pewnie jeszcze się długo utrzyma. Znając przypadłości czy naturę ludzką, sądzę, że tak będzie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był dr Jerzy Łapo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Po godzinach Justyna Drozd, witam serdecznie państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysia Owsiewska, makijażystka prosto z Kętrzyna. Witam. Dzień dobry wszystkim. Makijaż to tylko ładny wygląd? Nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o makijaż, to tam wszystko musi się zgadzać, czyli to, co gra w duszy osobie malowanej, czy też pomalowanej, z tym, co widać na zewnątrz. I to nigdy nie będzie ładny wygląd, jeżeli nie odda tego, co ta osoba ma w środku, co gdzieś tam w sobie nosi. Ale to jest trochę ukrywanie nas. Nie, jeżeli ktoś mnie pyta, czym ja się zajmuję, to ja zawsze mówię, że staram się wydobyć właśnie na zewnątrz to, co w danej osobie jest najładniejsze, najpiękniejsze i to, z czego ona może być dumna, bo każda osoba ma coś takiego w sobie, tylko teraz umiejętnie trzeba to wydobyć i pokazać światu. I absolutnie makijaż nie jest ani kamuflowaniem, ani ukrywaniem tego, co ta osoba niesie ze sobą, jest wyciąganiem właśnie i pokazywaniem dookoła. Dlaczego właściwie postanowiłaś malować ludzi? Bo równie dobrze mogłabyś malować obrazy. To jest tak, że chyba dla mnie najfajniejszy jest ten moment, kiedy kończymy makijaż, kiedy ta osoba może mu się przyjrzeć, może zobaczyć, jak wygląda i kiedy widzę, że tą osobę to cieszy i przynosi jej to szczęście. I tego momentu nie oddałabym za nic, ani nie zamieniła z niczym. Bardzo często jest tak, że robię makijaż bez lusterka, klientka nie widzi tego, co robię w trakcie. I po skończonym makijażu patrzy na siebie i jest taki efekt wow, że i często też właśnie są łzy i naprawdę to szczęście, że ja, że ktoś może tak wyglądać, tak, że ja mogę tak wyglądać i gdzieś tam jest to moment, który dla mnie jest najcenniejszy i mi się też najbardziej podoba w mojej pracy. Czyli praca dużo satysfakcji ci sprawia. No tak, tak. To jest tak, że ja bym nie malowała, nie robiłabym tego, gdyby nie sprawiało mi to satysfakcji, gdyby to było z przymusu i gdybym nie miała z tego radochy i uciechy. A czy jest wymagająca ta praca? Tutaj trzeba się cały czas rozwijać, na pewno jest wymagająca, bo tyle, ile jest pań, które do mnie przychodzą, tyle jest gustów, tyle jest oczekiwań, tyle jest wizji tego, co mamy razem zrobić, bo to nie jest tak, że przychodzi pani i ja wykonuję makijaż tak jak rzemieślnik, tylko rozmawiamy, staramy się dowiedzieć czegoś nawzajem o sobie i to jest cały czas taka współpraca i fajna więź się wtedy nawiązuje. Nie zawsze tak jest, ale bardzo często. To jakby obie dążymy do jednego celu i tutaj ta bliskość i to, co się dzieje między osobą malowaną a osobą, która wykonuje makijaż, też jest bardzo, bardzo ciekawe, cenne. I nigdy nie przypuszczałam, że można pracować, a jednocześnie przeżywać takie emocje.
Czyli panie przychodzą nie tylko po makijaż na jakiś sylwestrowy bal, ale też żeby się chociażby dogadać jakoś. Słuchajcie, ile rzeczy wypływa, ile rzeczy ja się dowiaduję w trakcie takiego makijażu, ale nie tylko makijażu, bo ja się zajmuję nie tylko makijażem, tak? Moja cała praca jeszcze polega na wielu innych usługach, gdzie spędzam z paniami nieraz po 3 i więcej godzin. I to, że ja bardzo lubię poznawać ludzi, to, że ja bardzo lubię słuchać ludzi, powoduje chyba, że ludzie też chcą rozmawiać i opowiadać o sobie albo o tym, co widzą dookoła, o tym, na czym im zależy i naprawdę bardzo dużo rozmawiamy i bardzo często jest tak, że ta osoba, która ode mnie wychodzi, no ja czuję, że gdzieś tam zostawiła ślad w moim życiu, w moim sercu i przekazała mi coś wartościowego. To z ciebie taki nawet doktor dusz. Czy ja wiem, jeżeli samo wysłuchanie, bo gdzieś tam ja nigdy nie oceniam i nie wydaję opinii, jeżeli samo wysłuchanie można nazwać leczeniem duszy, no to rzeczywiście dobrym słuchaczem jestem. No dobrze, jesteś dobrym słuchaczem, ale i perfekcyjna w tym, co robisz? Chyba nigdy nie chciałabym tak powiedzieć, że jestem perfekcyjna w tym, co robię, bo to by oznaczało, że już nie mam nic do odkrycia. Ani nie ma nic, czego mogłabym się nauczyć. To nie tak. To ja bym chciała właśnie nie być perfekcyjną w tym, co robię i ciągle szukać, ciągle odkrywać, ciągle się uczyć. To też chyba bardzo pociąga mnie w moim zawodzie, że ja mogę wciąż wchodzić na jakieś nowe pola, wciąż odkrywać jakieś nowe światy, nowe metody, sposoby. To jest bardzo cenne. Pojawiają się nowe style, nowe mody. Ty masz czas, żeby to wszystko na bieżąco śledzić? Tak, bo to jest tak, że jeżeli się lubi to, co się robi, to kiedy jest ten wolny czas, czas dla siebie, to po prostu otwiera się internet, otwiera się prasę czy też książkę i szuka się tego, co mnie ciekawi, co mnie interesuje, a że mnie ciekawi i interesuje to, czym się zajmuję, więc ja otwieram internet, otwieram na przykład YouTube'a i przyglądam się, jak moi mistrzowie, mistrzyni robią makijaże i to mnie bardzo relaksuje, to mnie zajmuje i ja po prostu wtedy nie mogę się doczekać momentu, kiedy mogła będę wypróbować tego, co teraz właśnie tutaj zobaczyłam na swojej klientce. To jest tak, że nieraz panie do mnie mówi, przychodząc na makijaż, mówią do mnie, wiesz co, no bo tak naprawdę to ja bym mogła sama nauczyć się malować, ale jak tylko otwieram ten internet, wchodzę na YouTube'a i pokazują mi te YouTuberki, jak to robić, to ja po 5 minutach takiego filmiku usypiam. I ja się nigdy nie nauczę. No a ja z kolei mam odwrotnie, że ja po prostu, dla mnie to jest to, co uwielbiam robić, nigdy nie usnęłam na takim filmiku, a wręcz przeciwnie, jeżeli mogę zobaczyć coś odkrywczego, coś, co mnie zafascynuje, co mogę później wykorzystać w mojej pracy, to ja nie wyobrażam sobie, żeby był lepiej spędzony czas, chyba tylko z rodziną na jakichś wspólnych aktywnościach. A właśnie, jak rodzina i twoi najbliżsi reagują na twoją pasję? Oni są troszeczkę chyba jeszcze w szoku, bo... Za dużo chyba tych kosmetyków. To też. Ale, bo przecież ja przez bardzo długi okres zajmowałam się czymś kompletnie, czymś innym. I nikt z mojego najbliższego otoczenia do końca nie wierzył w to, że nagle można zostawić wszystko, zmienić tak diametralnie swoje życie zawodowe i zająć się tym, co się lubi. I tak naprawdę na początku to wszyscy byli bardzo sceptycznie nastawieni i mówili, że no ale to chyba się nie uda, no przecież zostawiasz dobrą pracę, fajnie płatną i tak dalej i zaczynasz robić coś takiego, no coś, to jakieś szaleństwo, to w ogóle nie rób tego. I takie rady i takie opinie słyszałam dookoła. Więc myślę, że oni teraz, czyli moja rodzina, moje najbliższe otoczenie, tak jakby jest zdziwione, że to jednak idzie do przodu, że to jednak się wszystko udaje, że się spełnia to moje marzenie, więc no chyba najpierw było negatywne takie troszeczkę nastawienie, ale teraz już jest chyba bardzo pozytywnie i wszyscy, teraz to odczuwam tak, że wszyscy trzymają za mnie kciuki.
Czyli można powiedzieć, że to ty konkretnie stwierdziłaś, że rzucam wszystko, wchodzę w ten makijaż, w tą pasję. Tak, dokładnie. Tak, bo przez kilkanaście lat mojego życia zawodowego pracowałam w korporacji i robiłam tam naprawdę też niezwykłe i ciekawe rzeczy. Natomiast myślę, że to jest tak, że w pewnym momencie dopadły mnie przemyślenia, czy jestem na pewno we właściwym miejscu, czy gdzieś tam to moje serce nie wyrywa się w zupełnie inną stronę i czy to moje życie nie mogłoby wyglądać trochę inaczej, ale za to być bardziej pasjonujące i za to być bardziej ciekawe. I tak, no i zostawiłam to, co robiłam, mimo że to też była dosyć fajna praca i lubiłam ją. No i jednak poszłam za głosem serca i za tym, co mi w duszy grało. I teraz minął ponad rok od tego momentu i nie żałuję. Okazuje się, że to była dobra decyzja. Właśnie. I jakie teraz ci się możliwości otwierają? No, otwierają się takie możliwości, że nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że takie się otworzą. Czyli mogę pracować naprawdę z ciekawymi ludźmi, poznawać mnóstwo ludzi z pasją, iść w kierunku, który sama wybieram, gdzie sama decyduję, co chcę robić, czego chcę się nauczyć, tak jak powiedziałam, który świat teraz chcę odkryć, co przekazać innym od siebie, co mogę dać innym od siebie, czyli jest to możliwość decydowania tak naprawdę od A do Z o swoim życiu zawodowym i o tym, jak ono będzie wyglądało. Wciąż się rozwijam. Ostatnio moją odkrytą przeze mnie dziedziną, która bardzo mnie wciągnęła, jest makijaż permanentny. Na razie zajmuję się brwiami, ale jest to naprawdę pasjonujące. Spodobało mi się i idę w to na całość. I to jest kierunek, który obieram sobie na przyszły rok. Oczywiście nie zaniedbam makijażu tego zwykłego, bo tutaj też trzeba się rozwijać i już wiosną kolejne szkolenia, kolejne świetne spotkania z niesamowitymi ludźmi. No a i makijaż permanentny i tutaj będziemy rozwijać i będę szła w tym kierunku, bo jest to też wielka pasja i to, co mnie bardzo wciągnęło. Trzeba tutaj też zdradzić, że swoje pierwsze kroki stawiałaś jako fotomodelka. Matko, to było bardzo dawno temu, tak. Ja współpracowałam wtedy, ile to lat temu było? To było ze 20, ponad 20 lat temu. Nawet, ojej, dobra, nie chcę mówić nawet. Współpracowałam z Foto MX-em, który w tamtych czasach, jak również i teraz, wziął mnie pod swoje skrzydełka, za co jestem bardzo wdzięczna. I powiem wam, że to był chyba też początek tej mojej pasji makijażowej, bo tak naprawdę to ja wtedy zobaczyłam, jak zdjęcie może odmienić człowieka, jak na zdjęciu można wyrazić emocje, jak można to wzmocnić, tak. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak obraz jednej osoby wygląda inaczej, kiedy ta osoba jest bez makijażu i w jakiejś innej scenerii, a jak inaczej ta osoba może wyglądać właśnie pomalowana i w jakiejś jeszcze innej scenerii. Zaczęło mi się to rzucać w oczy i chyba wtedy sięgnęłam po pierwsze kosmetyki do make-upu. Ale jak wspominasz swoje sesje? Gdzieś daleko zaszłaś? Gdzieś można było cię zobaczyć na jakiejś okładce? Nie, absolutnie. To znaczy, generalnie to ja wiem, że te zdjęcia, które robiliśmy wspólnie z Foto MX-em, one brały udział w wystawach, nawet były nagrody, ale i później już tego nie śledziłam kompletnie, także nie wiem nawet, gdzie to było i jak to wyglądało. Gdzieś tam właśnie chyba ta druga strona mnie bardziej wciągnęła, czyli to, jak może zdjęcie wyglądać, jak można pracować nad zdjęciem, jak ono może wyglądać w momencie, kiedy model jest przygotowany, czy też modelka. I chyba w tą stronę bardziej poszłam. Nie bardzo już śledziłam tego, co się dalej ze zdjęciami dzieje. Ostatnio też miałaś okazję współpracować z Foto MX-em przy współpracy z Kętrzyńskim Muzeum, przy sesji fotograficznej. Tam były różne epoki, przeróżne stroje i twoim głównym zadaniem był makijaż, ale wiem, że udzielałaś się także, jeśli chodzi o fryzury i całokształt.
Tak, to można powiedzieć, że tam zajmowałam się stylizacją modelek. Niesamowita sprawa, po prostu mogę śmiało powiedzieć, że jest to jedno z moich większych osiągnięć, jeżeli chodzi o właśnie wizaż. Przepiękna wystawa, cudowna współpraca ze wspaniałymi ludźmi, pełnymi pasji. To niesamowite, jak inni ludzie, którzy mają w sobie dużo pasji, mogą pomagać nam rozwijać tą pasję, która jest w nas. Tak, i zajmowałam się tam właśnie stylizacją, zajmowałam się makijażem i zajmowałam się stylizacją fryzur. Ale nie byłam sama, muszę tutaj wspomnieć oczywiście o cudownej Adzie Mięsiak, która wspaniale mnie wspierała. No i niesamowite zdjęcia, czyli rzeczywiście przekrój przez różne epoki. Wiecie, doszliśmy aż do chyba przyszłości tak naprawdę, bo w pewnym momencie te zdjęcia i nasz pomysł na tą sesję był bardzo futurystyczny, czyli trzeba było tam jednak odnieść się do tej naszej wizji, jak będzie to wyglądało gdzieś tam w szalonych czasach przyszłości. Zachwyciła cię kiedykolwiek osoba, modelka, którą miałaś okazję malować? Modelka, którą miałam okazję malować, to znaczy to jest tak, że ja szukam w każdej mojej modelce i w każdej mojej klientce czegoś, co może mnie zachwycić, bo inaczej ta praca nie miałaby sensu. Tak jak mówiłam, szukam tego, co jest piękne, tego, co mnie w danej osobie zachwyca, a później próbuję wydobyć to na zewnątrz i pokazać to jak najlepiej. I oczywiście tak samo przy pracy przy projekcie właśnie zamkowym, przy sesjach zamkowych, miałam okazję malować dziewczyny, które już wcześniej pozowały do zdjęć i pracowały jako modelki. Miałam okazję malować dziewczyny, które dopiero zaczynały, stawiały swoje pierwsze kroki przy modelingu. Mam okazję na co dzień malować panie w każdym wieku, więc i dziewczyny kilkunastoletnie, ale też panie o wiele bardziej dojrzałe. I muszę powiedzieć, że to jest tak, że moje pierwsze spojrzenie na każdą z osób, które maluję, to jest spojrzenie po to, żeby się czymś zachwycić. I to, co wydobędę wzrokiem jako pierwsze, staram się wydobyć na światło dzienne jeszcze bardziej pokazać. Czyli mogę śmiało powiedzieć, że każda z moich modelek miała w sobie coś, co mnie zachwyca. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem była Krzysia Owsiewska. Do zobaczenia. Thank you.
ale życie uciekało od niej co dzień. Katarzyno, to zły znak. Siostra miała chłopca z mandoliną piosenką. Do Katarzyny każdy mówił Katarzyno, nigdy Kasiu, Kasieńko. Ale wiesz, że są cuda na świecie, nie zrozumiesz tego głową. Imieniny Katarzyny w sekrecie przyniósł ktoś gałązkę wiśniową. Uśmiechnęła się w mieszkaniu samotnym, jakby ktoś ją przytulał. I wstawiła do wozu pod oknem tę gałązkę biedula. Gdy ci się kiedyś przyśni na przykład gałązka mi śni, to wiedz, że to znaczy szczęście. Bo wiśnia myśl nie znaczy, że koniec twej rozpaczy i że będziesz szczęśliwy. Coraz częściej, no i patrz, kiedy gwiazdka przyszła, Katarzyna widzi zdumiona, że gałązka wiśniowa rozkwitła jak różdżka aronia. I rozbłysły czyjeś oczy nad Katarzyną, nad Kasią. Kasieńko, przyszedł do niej chłopiec z mandoliną. Gdy ci się kiedyś przyśni na przykład gałązka mi śni, to wiedz, że to znaczy szczęście. Bo wiśnia myśl nie znaczy, że koniec twej rozpaczy i że będzie chodzić co dzień do muzeum, nie to w 9, nie to w 5. Matka bywa też wielna, przeszczy, że to jakiś łam. Na to córka, Chopina, sobaniątka śliczna, fortepiana, na nim torcik, stary zegar, ze swy kwiat. Idę z kocem na majorce, cztery nogi miała i blat. Fortepiana, na nim torcik, stary zegar, ze swy kwiat. Idę z kocem na majorce, cztery nogi miała i blat. Matka nie wie, kto to Chopin, przewochamski robi krzyk. Nie wie, że on Europy zaczarował o tym zim. Jedna jest niekulturalna, myśli, że to jakiś dram. Druga jest sentymentalna i stąd konflikt pożywa. Fortepiano, na nim torcik, stary zegar, ze swy kwiat. I ten stół są na majorce, cztery nogi miał i blat. Fortepiano, na nim torcik, stary zegar, ze swy kwiat. Nadszedł przełom, dwie kobiety, różny świat. Idzie córka do muzeum, a mamuśka za nią ślad. A wypadków nic przeklęta, wszystko widać, mały tłum. Razem z córką jakiś pętak także wszedł do muzeum. Fortepiano, na nim torcik, stary zegar, ze swy kwiat. I ten stół, co na majorce, cztery nogi miały blat. Fortepiano, na nim torcik, stary zegar, ze swy kwiat. I
Kwiatek, rudy wąsik, ładny kwiat. I zacięła, strasznie cięła, a sobą co za wstyd. Całe trzęsło się muzeum, od piwnicy aż po szczyt. Fortepiano na nim dorci, stary zegar ze syfrat. Idę z nocą na Majorcie, cztery nogi miały brat. Fortepiano na nim dorci, stary zegar ze syfrat. Idę z nocą na Majorcie, cztery nogi miały brat. Sandra Stawnik.